faktycznie w Podkowie Leśnej TechBall zaczął się w maju tego roku dopiero. Młodzi mieszkańcy Podkowy pojawili się u mnie i pokazali filmik. Ja w ogóle nic nie wiedziałem o tym sporcie. Nie mogłem na początku zrozumieć, o co chodzi, jakie to jest skrzyżowanie tenisa stołowego z siatką nogą. Obejrzałem ten filmik i stwierdziłem, że przy okazji budowy w mieście strefy aktywności obok skateparku, siłowni plenerowej, urządzeń do ćwiczenia też ustawimy taki stół ogólnie dostępny w przestrzeni publicznej i faktycznie od maja chyba ten stół mamy, od maja, tego co pamiętam. Zorganizowaliśmy później spontanicznie pod koniec czerwca turniej amatorski, zgłosiło nam się 17 zespołów. Rozegraliśmy ten turniej, sam też próbowałem grać. To jest faktycznie dyscyplina, która ma pewien próg wejścia, ale bardzo ładnie człowiek zaczyna się rozgrywać, że tak powiem, i coraz mu to lepiej idzie. Dla mnie, człowieka już z odpowiednim bagażem wiekowym, ważne jest to, że to nie jest dyscyplina kontuzjogenna, natomiast wymaga absolutnie rozciągania. W tej chwili, kiedy ten stół stoi, ogłosiliśmy mistrzostwa w Podkowie Leśnej. Ja mogę zaobserwować, że codziennie od rana do późnego wieczora grają młodzi ludzie, chłopcy, dziewczęta, mężczyźni, kobiety przy tym stole czekając na swoją kolej. My próbowaliśmy grać w singla, w debla, a także udaje się grać po trzech zawodników z każdej strony. I myślę, że to jest w ogóle bardzo dobra inicjatywa by była, gdyby boiska typu Orlik albo inne wyposażyć przy szkołach w taki stół, ponieważ on faktycznie daje młodym ludziom możliwość zagrania, rozciągnięcia się. Tam główny nacisk jest na próbę przyjęcia piłki, a później przez specyfikę sferyczną powierzchnię tego stołu skierowania ją odpowiedniego odbicia. Także wymaga umiejętności, a nie siły i myślę, że to jest bardzo istotne i mogą faktycznie grać wszyscy. A w Podkowie Leśnej TechBall bardzo ładnie się prezentuje. Państwa wszystkich zapraszam na mistrzostwa w weekend 22-23. To też jest tydzień zrównoważonego transportu. W Podkowie będzie więcej imprez tego typu. My stawiamy po prostu na sport, przyciągamy ludzi. I co najważniejsze, jeszcze na koniec powiem, pytam się od czasu do czasu, skąd są zawodnicy, którzy grają. To jest Poznań, Gniezno, Wrocław, Warszawa, Skierniewice, prawie cała Polska, więc przyjeżdżają czasami po kilkaset kilometrów, żeby potrenować.